Witam serdecznie, po tej stronie Janek z Janek. Witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić pewien ciekawy, zimowy gadżet, w który moim zdaniem warto zainwestować. Zanim przejdziemy do omówienia dzisiejszego tematu, chciałem tylko przypomnieć o możliwości zasubskrybowania mojego kanału. Możecie również każdy film ocenić. No i najważniejsze, rzecz, której wiem, że niektórzy się obawiają, możecie każdy film skomentować. Serdecznie zapraszam do tej aktywności. Moi drodzy, większość samochodów przez cały rok parkuje pod gołym niebem. To prawdopodobieństwo jest większe, jeżeli wybieramy się z naszym autem w jakąś podróż. Trudno oczekiwać, żeby na miejscu czekał na nas ciepły garaż, jakaś hala parkingowa. Zazwyczaj będzie to miejsce na ulicy, może nie wiem, na terenie jakiegoś gospodarza, jakiegoś ośrodka, no tam, gdzie po prostu przyjedziemy. Nie ma co liczyć raczej na miejsce, które będzie zakrywać karoserię naszego samochodu, no i szyby. No i w zimie taka sytuacja ma bardzo duże znaczenie dla naszego samochodu, choćby z tego powodu, że w zimie jest zimno. Czasami pada śnieg, czasami coś pada z nieba, co potrafi zamarznąć. Mam na myśli jakiś deszcz, grad albo inne jakieś rzeczy, które padają z nieba. No i te rzeczy w sensie dosłownym potrafią się do naszej szyby, do szyb naszego samochodu przykleić. Przykleić w ten sposób, że kiedy rano będziemy potrzebowali uruchomić nasz samochód, udać się w jakąś podróż, no to spędzimy dosyć sporo czasu na czyszczeniu tych szyb, na ich odmrażaniu. Ach, nie będziemy mieli siły na podróż, będziemy zmęczeni. Szkoda po prostu tracić czasu na tego typu działania. Co można zrobić? No właśnie, kupić zimowy gadżet, o którym dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć, a ten zimowy gadżet posiada różne nazwy, aczkolwiek zastosowanie tego gadżetu jest w praktyce bardzo, bardzo podobne. Chodzi o matę. Matę na szybę chroniącą przednią szybę, matę antyszronową, antyśniegową, różnie się to nazywa. Te maty występują, posłuchajcie, w różnych kolorach. Mogą być srebrne, złote, czarne, różnią się też wielkością, ale ogólnie chodzi o to, że właśnie mają chronić szczególnie tą przednią szybę samochodu przed zamarzaniem tam tych różnych rzeczy, które spadają z nieba. No i właśnie tutaj ktoś mógłby zadać pytanie, czy kolor tej maty ma znaczenie. No nie ma żadnego znaczenia, aczkolwiek wielkość już ma znaczenie i to jest taka podstawowa różnica, czym te maty się różnią. Różnią się też mocowaniem. Najbardziej taki popularny sposób mocowania to po prostu przyłożenie dwóch boków do drzwi, do tej powierzchni, która znajduje się za drzwiami, zatrzaśnięcie tych boków drzwiami, no i wcześniejsze napięcie tej maty w ten sposób, żeby ona w miarę przylegała do tej szyby, żeby chroniła tą szybę. Wtedy mamy pewność, że nic tam nie wpadnie zimnego, nic się nie przyklei. No i kiedy będziemy chcieli jeździć samochodem, kiedy będziemy chcieli uruchomić samochód, nie będziemy musieli tracić czasu na to pracowite skrobanie. Spotkałem się jeszcze z jednym rodzajem mat, mianowicie takich mat o wiele, wiele większych, w większym rozmiarze. No i ich zadaniem jest nie tylko ochrona przedniej szyby, ale również szyb bocznych, no i co ciekawe, również zamków i lusterek właśnie przed przymarzaniem lodu i śniegu. Ogólnie maty są zakładane w ten sposób, w jaki opisałem przed chwilą, natomiast jeżeli są to właśnie takie większe maty, no to one nie są zatrzaskiwane tylko tymi przednimi drzwiami, ale są jeszcze wyposażone w takie specjalne haczyki, które są montowane przy kołach, no albo przy felgach, albo przy kołpakach. Oczywiście ten drugi rodzaj mocowania, jak nie trudno się domyślić, może sprzyjać temu, że ktoś tą matę będzie chciał zwinąć. Na to też można
zwrócić uwagę, kupując taką matę. Tych modeli jest naprawdę dosyć sporo, więc nie trzeba się specjalnie ograniczać. Można przed zakupem podjąć taką decyzję na spokojnie, oglądając tą matę, pytając się sprzedawcy, jak to wygląda. No jest jeszcze jeden ostatni rodzaj maty mocowanej na magnesy. Wygląda to w ten sposób, że zatrzaskuje się, tak jak w tym pierwszym przypadku, tą matę przednimi drzwiami samochodu. Natomiast drugim krokiem jest takie specjalne naciągnięcie maty za lusterka i przyczepienie pozostałych krawędzi na magnesy do dachu i drzwi samochodu. No to już jest takie zabezpieczenie jakby podwójne. Przyznam szczerze, że najczęściej jestem w stanie przetestować ten pierwszy rodzaj maty, czyli właśnie zatrzaskiwany przez te przednie drzwi i póki co jestem z tego zadowolony. Moi drodzy, czym różnią się jeszcze maty? No maty różnią się na pewno jakością wykonania. Nie da się ukryć, że czasami taka mata może się porwać, mimo że specjalnie wcale za nią nie szarpiemy, ale zaczyna się to sreberko lub to złotko oderywać i mata nadaje się tylko do wyrzucenia. No tutaj cóż, no nie za bardzo jesteśmy w stanie uzyskać informacje na temat jakości przy pierwszym zakupie, chociaż kupując taką rozrywającą się matę z jakiejś tam firmy X, powinniśmy pamiętać przy następnym zakupie, żeby tej maty unikać. No a jeżeli jest wygląd tej maty bardzo podobny do tego, co mieliśmy kiedyś i co okazało się chałą, podróbą, no co było związane tylko i wyłącznie z tandetą, no to należy po prostu tej nowej maty, którą chcielibyśmy kupić w sklepie, a która jest identyczna, bliźniaczo podobna do tej, która nas zawiodła, należy po prostu takiego zakupu unikać. Moi drodzy, czy maty da się używać w miesiącach letnich? A jeżeli tak, to po co? No, da się używać, posłuchajcie, i tutaj działanie maty polega na czymś innym. Polega na tym, że ona rozłożona, tym razem już w środku samochodu, za przednią szybą, ale może być też i za tylną szybą, ona chroni samochód przed nagrzewaniem się w ten sposób, że odbija promienie słoneczne. Oczywiście najbardziej w tym przypadku sprawdzi się mata srebrna, ewentualnie złota, ale srebrna to chyba najlepsze rozwiązanie, ponieważ ona najbardziej wydajnie będzie odbijać te promienie słoneczne. I mogę Wam potwierdzić, testowałem tą matę w różnych miejscach w Polsce i za granicą. Rzeczywiście temperatura w środku samochodu jest o wiele niższa, jeżeli umiejętnie tą matę umieścicie w samochodzie. I rzeczywiście nie jest tak ciężko w tym samochodzie wytrzymać. Nawet jeżeli samochód nie jest wyposażony w klimatyzację i nawet jeżeli postawicie go w pełnym słońcu albo w takim miejscu, gdzie jakoś tam te promienie ten samochód oblizują, to stosując matę w odpowiednim miejscu, umieszczając przy szybach bocznych lub przy tylnej szybie przedniej, naprawdę możecie tą temperaturę samochodu obniżyć. Moi drodzy, gdzie nabyć taką matę? No cóż, jeżeli już zbliża się ten sezon zimowy, to te najczęstsze miejsca, gdzie matę można najłatwiej dostać, czyli stacje benzynowe, zazwyczaj cieszą się deficytem tego typu towarów. Aczkolwiek można spróbować. Myślę, że w pierwsze kroki kogoś, kto chciałby taką matę nabyć, mogą być skierowane właśnie na stację benzynową, bo stacja benzynowa jest zazwyczaj najbliżej. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał tą cenę jeszcze bardziej obniżyć, no to polecam wizytę w jakimś markecie, niekoniecznie sklepie motoryzacyjnym. No i można oczywiście też matę kupić w rozmaitych sklepach przez internet. Czasami jest to najbardziej opłacalne rozwiązanie. Moi drodzy, jestem bardzo ciekawy, jakie są Wasze doświadczenia związane z korzystaniem z tego typu wynalazków, właśnie z takich mat antyszronowych, antyśniegowych. Jeżeli macie również jakieś inne sprawdzone sposoby na to, żeby szyba Wam nie zamarzała na postoju, koniecznie o tym napiszcie. Przy okazji przypominam o sklepie trenera pozytywnej jazdy pod adresem
shop.janekzjanek.pl. Możecie znaleźć atrakcyjne webinary, szkolenia, konsultacje. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z moją ofertą. No i oczywiście polecam wszystkim tym, którzy korzystają z Facebooka, fanpage trenera pozytywnej jazdy. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Janek z Janek.